team, now team goes garin. I'm dying, oh cool, my FK has ball. I'm dreaming over a path, now for this goes on. Nova team, garin, oh ganudra. Dobra, koniec wygupu. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego przypomniałem taką dosyć starą grę, grę, w którą do tej pory grają. Co ona w sobie ma, mimo że jest stara, grafika już nie ta, fabuła też niekoniecznie ciekawa, taka płytka, przynajmniej dialogi i tak dalej. Ja sobie tak myślę, stara, ale jara, od czegoś trzeba zacząć. Mimo że to już jest piąta odsłona tej serii, gram ją znowu i zamierzam ją przejść. Nie dla podstawowej części, która też dużo zajmuje, ale tak jak w przypadku serii Wiedźmin i ostatniej części, trzeciej, chętniej grałem w dodatki niż w podstawową wersję. No cóż, z czasem człowiek robi lepsze rzeczy, poprawia je, zmienia właśnie zazwyczaj najlepsze. W moim przypadku teoretycznie też tak było, także w tym przypadku miejmy nadzieję, że szósta część będzie świetna, o wiele lepsza niż Fallout 4, który nie był zły, ale wolę Elder Scrolls. Ale to moja opinia. W moim przypadku też jakość pracy się trochę poprawiła. I dziś porozmawiamy sobie o początkach początków, może nie samych początkach początków, ponieważ ich nie pamiętam, ale o broniach z patyczków od lodów, o których wspominałem. Od nich się zaczęły bronie z drewna, patyczki od lodów są drewniane, więc no proste i zrozumiałe. Także co mi pod rękę się podwinie, to wam przedstawię. Na pierwszy rzut oka poleci oczywiście legendarny i wspaniały demoniczny miecz wilkołaka. W tym przypadku widać, że no różnice są minimalne, ponieważ początek i koniec oplotu rękojeści są wykończone złotym sznurkiem, czy jakby to nazwać. Kamień się zgadza, kształt oryginalny broni również. W tym przypadku jeszcze taki fikusik, że końcówka jest dosyć ostrzejsza niż reszta, grubsza, ale to kwestia struktury wewnętrznej broni. No i oczywiście patyczki. Broń elastyczna, można nią machać i tak dalej, taśma wszystko zamortyzuje. Łop, coś pękło, dobra. Odłóżmy tą broń, kontynuujmy dalej, chodźmy sobie, hem. To cudo też widzieliście w wersji drewnianej. W tym przypadku rękojeść wąska, jak i w przypadku pozostałych broni również. Jednak w tym przypadku diamentowe ostrze zostało wykonane bodajże chyba w skali 1:1. Patrząc w sumie tak samo jak ten miecz, ale w skali 1:1 została zachowana rękojeść, gdzie w przypadku pozostałych broni jednak została ona poszerzona do standardowych 3 cm. Idąc dalej, kontynuujemy. Mamy kryształowe katany, mamy jedną, mamy drugą, żeby nie było, że nie trzymam się... O, są krzywe. Matko, tego jeszcze nie pamiętam. Że one były krzywe, ale to za sprawą prawdopodobnie końcówki. I tego, że nie umiałem mierzyć, jak pewnie miałem mniej niż 10 lat. No cóż, ważne, że zrobiłem. Mimo tego, że są węższe, to są sztywniejsze niż tamte miecze. Dlaczego? Więcej taśmy, gęściej rozłożone patyki. I dalej. To już do czego lepiej się nie przyznawać. Miecz Uriziel. Rękojeść tak wąska, jak granica między dobrym humorem a tym schrzanionym. No tutaj jest więcej elektryczności. Na mieczu tym drewnianym już elektryczności nie dodawałem. No i tu jest jeszcze napis. Ciekawe, czy w oryginale ten napis istniał, czy nie. No nieważne. Tak, ten miecz jest świetny. Tak, wróćmy jeszcze do niego na chwilę, ponieważ wydaje się, że jest duży, gruby i tak dalej. Ale on jest gruby jak ten patyczek. A reszta to tylko papier. To nic nie ma. Świetny, po prostu świetny. I to był też chyba pierwszy miecz z patyków, jaki zrobiłem. Idąc dalej. To chyba alchemiczny łuk, czy coś takiego. Bodajże alchemiczny, ponieważ posiada znak alchemii z przodu. Jak ten łuk działa? Otóż łuk sam w sobie nie strzela pociskami rzeczywistymi typu strzała,
strzela magicznie wygenerowanymi pociskami, które są zasilane przy pomocy normalnego naciągnięcia łuku. I tak by mi się zdawało, że raczej normalna strzała nie wyleci z tej broni. Na całe szczęście kołczan ma gdzieś schowany i ze strzał prawdziwych nie strzelę. Teoretycznie, nie licząc tego, że strasznie szeroki jest, możliwe by było strzelenie z niego. I jak na te patyczki, spójrzcie, jak elastyczne. Kamera, wracaj na swoje miejsce. Muszę cię dokręcić, żebyś nie tańczyła. Także łuk, świetny. Z drewna go raczej nie zrobię. Sklejka może gruchnąć, jakbym sobie to naciągnął. Chociaż, czemu nie, może zrobię, ale bez naciągania cięciwy. Morskie ostrze. Taka różnica, że ten patyczkowy egzemplarz jest chyba lepszej jakości niż ten drewniany. Zważywszy na kryształy, które są bardziej równe i ładniejsze. Końcówka bardziej zdobna. W przypadku drewnianego egzemplarza jest tylko niebieska, tu jest przeplatana z żółcią, która nie pasuje, ale tak miało być w oryginale. I inne zakończenie ostrza. W przypadku drewnianego schodzi się to do jednego szpikulca, a tutaj zakończone jest przeostrzeniem, a raczej przytępieniem. I stalowy greatsword jest stalowy, w tym przypadku drewniano-papierowy. Rusztowanie świetne, normalnie takie jak przy budowie mostów. Chociaż w sumie krzyż na krzyż. Ale tak czy tak, elastyczny most też taki musi być i wszystko się zgadza. Teraz taka niespodzianka, trochę przekombinowany, ale chyba ten topór wojskowy TOW, trochę inny, był dłuższy, ale jak widać się połamał i go złączyłem w ten sposób i uczyniłem z tego taki bajer, że przerobiłem ten topór na krótszy i tak, tu jest dziabak do dźgania, czy dziabania, a tu jest magiczna końcówka, którą uderzamy i czynią się cuda, czary, cudawianki, jak to mówią. Ja miałem kiedyś wyobraźnię. Nie to, co teraz. Dwa egzemplarze, gdzie z drewna są wykonane tylko w wersji jednej, orkowe kastety. Tutaj mniejsze, bardziej do ręki dopasowane. Nie mam pojęcia, dlaczego tamten zrobiłem taki duży. Może licząc na to, że mi jeszcze ręce urosną. Albo dlatego, że łatwo można było sobie zrobić krzywdę tymi kolcami. Chociaż w tamtym przypadku też, jak się postaramy, możemy to zrobić. I oczywiście to, że są białe, a orkowy ostatecznie zrobił się zielony. I ostatnia rzecz, czyli trochę inny. Myślę, że wersja drewniana jest o wiele lepsza. Artefakt tarczy. To trochę tak może nie przypomina, ale taką minę Claymore, którą się wbija w ziemię. Z tym, że to zamiast wybuchać by chroniło, czyli ktoś by wlazł na nią, to by się obiło pole siłowe. I to by było na tyle chyba w tym odcinku. To był początek. Początek czegoś ciekawego. Czas wracać do grania. W gry.